W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Mystery Boxa z Harry'ego Pottera. Ze względu na to, że Hogwarts Legacy jest teraz na hypie, no to postanowiłem zlecić mojemu przyjacielowi, żeby złożył mi taką pakę i będziemy mieli tutaj coś fajnego. To kosztowało prawie 1000 w ogóle, więc... Wow, okej. Więc może będzie grubo. Witam serdecznie w ogóle. Hej, ja jestem gościem specjalnym. Napiszcie od razu w komentarzu, jaki dom wybraliście w Hogwarts Legacy. O, ej, no właśnie, napiszcie to i przy okazji pamiętajcie o lajku, o sobie, a jak będzie lajków, nie wiem, tak z 3 koła, to zrobimy sobie kolejnego boxa za trochę więcej. Dobra, w takim razie zacznijmy. Odpakujemy sobie siekierką tutaj na górze. Ech, powiem tak, ja jestem szczerze ciekawy, co tam będzie w środeczku. Część rzeczy, przyznam się, że wiem, że tam się znajdują, ale tak powiedzmy w 20% mniej więcej, w 20%. Weźmy sobie teraz tak, no i dobra. Bierzemy z zamkniętymi oczami, żeby tak wiesz, żeby sobie nie psuć, nie spoilerować. Okay. Tutaj mamy jakiś papier i uwaga, pierwsza rzecz to siup. Ej, tutaj mamy szatę! A, to mamy... już można otworzyć oczy. No już można otworzyć oczy. Tutaj mamy szat... Nie, nie szatę, to jest... poduszka! Ej, mamy poduszkę taką fajną. Ej, powiem szczerze, że fajnie. Jakby ja sobie ją dam w tle, będę miał sobie... O, tam, czekaj, pokażemy. Nie wiem, na ile rzeczy będę miał w dzisiejszym filmie do położenia gdzieś tutaj, no ale generalnie myślę, że taka poduszeczka fajnie gdzieś tam się prezentuje, na przykład, no nie wiem, dla mnie na przykład git to wygląda jak na parapeciku, jest jakaś podusia czy coś, szczególnie, że będzie ją widać. Mam nadzieję, że na te półeczki coś trafi ciekawego, ze względu na to, że, no nie wiem, tutaj jest tak, te pustki bym wypełnił sobie tutaj, więc mam nadzieję, że coś fajnego będzie, bo za coś jednak te pieniądze się daje. Dobra, chcesz sięgnąć po kolejną rzecz? Tak. Dobra, coś ciężko idzie, co? Okej. Okay. Co to jest? O kurde, widzę napis Funko, więc to jest... To będzie jakiś już Funko Pop. Uwaga. Wow. Wow. Ej, jest gigantyczne. Mega ładnie to wygląda. Ej, mega to pięknie wygląda. Mamy tutaj, jak widzicie, Harry'ego i mamy Hermionę. Tak, dobrze mówię? Tak, to jest ona. Musiałem się upewnić, na pewno. Ej, chyba można zmieniać swoje postaci, które są tutaj. Ej, tutaj jest, ej, tu jest Ron też w ogóle. To są wszystkie postacie, że tak powiem, główne. Fajnie, mega spoko. Ej, mega to fajnie wygląda. Tutaj mamy nawet napis. To powiem tak, szczerze, wydaje mi się, że chętniej bym sobie ją wypakował, bo to nie prezentuje się dobrze w pudełku. Tak. Ja wiem, że dużo osób trzyma popy w opakowaniach. Ja też trzymam dużo popów w opakowaniach, aczkolwiek uważam, że ten jest zbyt piękny, żeby go trzymać właśnie w środku. Okej, okay, odpakowujemy sobie. Ej, ale jest mocny. Jest giga mocne to. Teraz widać rzeczywiście, co tutaj jest. Wcześniej nie było widać, więc sobie pewnie położę na szafeczce. Położę sobie pudełeczko właśnie za to. No i będzie to ładnie się prezentowało. Ej, mega mi się podoba, tak szczerze. Mega jest fajne. Dobra, kolejna rzecz. Myślę, że tutaj tak sięgniemy od dołu po coś. O, uwaga. O! Ej, to jest szalik chyba, no. Uwaga. Bam. Widzę, że już pewnie domyślałem się, w jakim domu jest Filip. No, to jest druga rzecz akurat, więc myślę, że... Ej, w ogóle bardzo fajny jest ten szalik. Taki jest spoko. Ej, spoko jest. Dotyku i w ogóle... Ja lubię rzeczy z różnych uniwersów i generalnie jeśli chodzi o merch, które nie od razu widać, co to jest. I no. Ludzie, którzy będą wiedzieć, wiesz, o co chodzi. No, to jest prawda. W sensie, ja uważam, że dużo osób może sobie zafitować na przykład taki szaliczek do jakiegoś płaszcza i tak dalej. Totalnie. I kto ogarnia, ten ogarnia, a kto nie, to mówi tak, o szalik. No, no i tyle. Mega fajne. Akurat. Ej, powiem ci szczerze, że zawsze chciałem mieć taki szaliczek, żeby sobie, o, a szczególnie teraz, co nie, jak mamy, my wszyscy, jak teraz nagrywamy sobie tutaj, wszyscy mamy gardła rozwalone, nie? No. I to jest masakra jakaś. No ale taka pora roku, napiszcie w kalendarzu, czy jesteście chorzy. Ja na przykład jestem trochę. Dobra, i mamy tutaj jeszcze jedną rzecz. Siup! I tutaj... Szlafrok? Szlafrok to jest, no. Czekaj. O! Ej! Szlafroczek mamy tutaj, taki piękny, jak widać cały zresztą. Cały komplet, normalnie. Ej, cały komplecik mamy. O, jak to dobrze wygląda w ogóle. Ej, czy to jest w ogóle na mój rozmiar? To jest chyba dziecięcy. Nie, no niemożliwe to jest. No, poważnie, patrz jak ręka. Nie, czemu to jest takie małe? Ale spróbuj zobaczyć. Ej, czekaj. O, nie, nie chyba nie. Połowie pleców to masz ręka. Czekaj, pokaż. Ej, to jest aż tak źle? Aż tak źle jest? Niestety. Nie, nie mogę, ja liczyłem na to, że to będzie takie... Zobacz, wiesz, na mnie chyba będzie LXL. Serio? Ale no, może wiesz, to dziecięce. O. No bez sensu! To jest idealne na ciebie! Ej, no to jest idealne na mnie, musiałbyś mieć 1,54 m. Mega. Chcesz?
Nie będę się zabierać, będziesz mieć na tło. Tak, na tło. Ale cieplutki! A jest? Ja, no, strasznie. Ej, git to wygląda, ale dlaczego nie mój rozmiar? Mówię, to jest LXL i to jakby nawet nie było, że dziecięce czy coś. Szkoda, szkoda, szkoda. Nie wiem, giga bez sensu. Ej, to naprawdę wygląda dobrze. Powiem ci, że tutaj masz jeszcze, wiesz, na kapturze taki patent. Załóż mi kaptur. Czekaj, o. Okej, okay. I z tyłu mamy godło. Tak, ej, to giga dobrze wygląda. Powiem szczerze, że naprawdę wykonanie mega oddaje. Jeśli chcecie sobie takie coś kupić, to polecam, tylko no, nad rozmiarami się trochę zastanówcie, bo może być akurat różnie. Powiedzcie tej figurki, widzowie, to powiem tak, to jest droga figurka, więc trzeba się nią przyfleksować. Ja tutaj sobie wezmę to, włożę tak do środeczka. Dobra, czekaj. Hop. Ja mam pomysł, jak wypełnić szafkę. W ogóle, widzowie, mi się wydaje, że niektóre rzeczy nam nie przyszły, bo z tego co wiem, to miało być ich więcej trochę. Tak czy siak, ja myślę, że tutaj jest takie fajne miejsce. Można nawet dać na ten krzaczek tutaj. Więc patrzcie, jak sobie układacie popy, to fajnie jest właśnie dać opakowanie, co nie? A przed opakowanie dać figurkę. I to wygląda naprawdę bardzo fajnie. O, ej, szczerze ładnie to wygląda, nie? Chodź tutaj. Jak to wygląda według ciebie? Źle czy okej? Okay? Super, spoko. Fajnie. Szkoda, że ta jest taka mała, ale no jest git. Jeszcze jakby było światełko, to no, kurde, brakuje mi tutaj czegoś jeszcze. Zapomniałem się powoli. No ale słuchajcie, jeśli zostawicie... No, 2-3 tysiące lajków na tym kanale, myślę, że git. To kupujemy drugie takie coś, tylko że może z jakiegoś innego uniwersum. No, zobaczymy. W sensie ja powiem tak. Ja teraz bardzo dużo czasu spędzałem na granie w Hogwarts Legacy. W ogóle, żeby nie było, że tutaj jak jakiś ten, jak, to jest moje dzieciństwo, patrzcie, wszystkie, tylko Żanetka jedną ukradła mi książkę i jest u niej, ale wszystkie, żeby mi nikt nie powiedział, że o, pucujesz się teraz, bo coś tam. Sezonowiec. Nie, nie, nie. Jak ja byłem mały, mama mi przeczytała każdą książkę możliwą i obejrzałem każdy film, powiem więcej, jak była premiera Harry'ego Pottera u nas w Nowym Targu w tym, kino Tatry, to ja miałem okulary i dostałem nagrodę i miałem też taką, miałem też ten piorun na... Ale jedna rzecz się zmieniła tam do czasów, mianowicie Filip wcześniej był Gryfonem, a teraz jest Hufflepuffem. Nie wiem, jak się to nawet mówi. No bo byłem dzieckiem. Pufonem? Nie? Nie mam pojęcia, już nie pamiętam. Puchonem. Ta. Pa. Tu se daje szalik, tylko ej, gorzej jak mi jacyś kibice zrobią ała za to, że mam jakiś szalik pomysł. Nie, no raczej nie ma żadnego żółto-czarnego klubu, chociaż. No Arka jest. Jest chyba żółto-czarny klub. Chyba Arka jest, nie? Nie, Arka jest, nie, nieważne. Nie będę mówić, żeby tutaj nikomu, wiecie, nie podpaść. To jest nieistotne, widzowie, ale istotne jest, żeby zasubskrybować kanał Szyjana Gry oraz mój, więc wbijajcie, możecie sobie tutaj nacisnąć. Tutaj macie jakieś inne fajne filmy, które warto obejrzeć i co, widzimy się już niedługo, miejmy nadzieję, że przyjdzie nam coś więcej, bo tam no niestety, ale w tym parcie już nic nie było, mimo tego, że no trochę więcej rzeczy zostało zamówionych, ale to nieważne. Do widzenia. Hej.